Nintendo! 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 Jakieś inne miejsce, że oni tu mają dla mnie te fasolki? I wish I could be a seeker. Sorry. I just saw Ron down in the entrance hole. Okej. Okay. Sorry, ale ta pozycja została już zajęta na najbliższe 7 lat. No jednak. Coś pamiętałam, że to był obraz w podobnych okolicach, który można otworzyć. Ta ściana dostała epilepsję na chwilę. Biedna ściana. Psst, Harry, over here. Okej. Hey Harry. To wygląda jak profesor Quirrell. Have you collected 25 beans? We need the beans for some experiments. Ładnie jest tak okradać młodszych kolegów. Nice work, Harry. You found all the beans we needed for now. Here's a wizard card there. Dzięki. Hope you don't have this one yet. W tej grze jest o tyle dobrze, że nie ma dubli. Oczywiście, nikt nie zwraca uwagi na to, że wychodzicie ze ściany przez portret. Właśnie, a ten portret otworzył się inaczej, bo otworzył się do środka. Twórcy oszukują własny mechanizm. Człowiek myśli, że poznał ich metody i jest przebiegły, a to się okazuje, że nie. Skąd oni mają tyle punktów? Ravenclaw po prostu nas dogoni. No, jeszcze nie do końca nas dogonił, ale zaraz to zrobi. Czemu wy mówicie, gdzie mam szukać Rona? Nie pytałam się o to. Ron nie ma fasolek. Ani innych słodyczy. O, dzień dobry. Next is our potions lesson. And it looks like we're already late. Jak już jesteśmy spóźnieni, to po co się spieszyć? Już starczy. Tylko tyle skrocza mi się udało wyczarować. No bo zobaczcie, no! Celuję mu prosto w... krocze. On to wymiotuje, ponieważ dostał On to wymiotuje, ponieważ dostał bolesnego kopniaka w jądra. Dokładnie tak. Okej, okay. Nie mogłam się wysłowić przez chwilę. Czemu nie? O, a teraz jest tu skrzynia. Co się stało z tą mapą? I to z kartą. Tam widziałam jakieś ukryte terytoria. Harry, przeszedłeś przez ścianę. Czy wszystko dobrze? Zobaczymy, co tam masz. Okej. Nintendo! Może teraz jest kociołek? Nie. To wygląda jak Gilderoy Lockhart. Ale co ja się znam? To były te drzwi, to były te drzwi. To lochy. Czy będę musiała szukać drogi do klasy, tak jak na zielarstwo? I nie będzie to proste. Ej, te lochy wyglądają jak lochy. Okej, okay, chyba trafiłam. I am your potions teacher, Professor Snape. Today you will learn how to mix a Wiganweld healing potion. You're late for potions, Mr. Potter. Inexcusable, even for celebrities. 5 points from Gryffindor. Potter,
Go to the dungeons and fetch the potion ingredients for the class. Bring back Wigan Tree Bark, Moly, Dittany, and Flubberworm Mucus. Be quick about it, or I shall deduct house points from Gryffindor. Now be gone, and don't come back without the ingredients. Ciekawe, czy będziemy mieli jeszcze czas podczas tego zadania. Może nie. Ale wiesz co? Panie Potter, musiałam to zrobić. I thought I sent you to the dungeons for potion ingredients. Cześć, Ron. Good luck, Harry. A ty się nie poczekałeś na mnie i teraz tylko ja muszę mieć karę. That must be Dissany. Ten most się pode mną załamie, prawda? Jak będę szła do tego. Wiedziałam. Where am I? I wonder if Snape tricked me. I ktoś to się dziwi, że wszyscy podejrzewają Snape'a, że próbował zabić Harry'ego. A on po prostu wzmacniał mu charakter, no. Szykował go na to, co go czeka za te parę lat. Nie wpadaj na te, na rzeczy. Proszę cię, Harry. Bo tędy chyba nie... A nie, przeskoczę tutaj. Ale nie wlezę na górę. To może musi być inaczej ustawione. Albo na przykład muszę użyć tego jednego i zepchnąć go na dół. A? Teraz będę mogła przepchnąć ten. Tylko najpierw muszę ten ustawić, żeby potem się nie bawić w układanie puzzli. Gra mi ułatwia sprawę. Teraz to powinno się otworzyć dla mnie. Albo nie. Albo oba mam tu przepchnąć. Chyba oba. Bo to nie przejdzie, tam jest dziura. Teraz nadużywam przycisku do skakania, bo chcę wymierzać zaklęcie. Za jego pomocą. Czyli tak jak się mierzy z broni w grach. Tak cię będę przesuwać o... Ileś tam metrów kwadratowych. O całą twoją powierzchnię. To chyba jest jeden ze składników. What Marnie told me, I think that's the Molly. Okej. Nieprzyjemny dźwięk to wydało, jak to zebrałam. Okej. Mogę iść dalej. Muzyka się gwałtownie skończyła. Niepokojące. O! Znowu skakanie po platformach. O nie! O Boże, już myślałam, że to koniec. I one się ruszają teraz szybciej. Bo to sekret. Sekret taki. Karty wszystkie. I przysmaki. Przejście jest jak na sekret. A. A. Rzuciło mnie z tej strony. O. Teraz weź człowieku traf. Dobra, udało się. A! Dobra. Mogłam najpierw tu skoczyć, potem rzucać zaklęcie, ale po co? Trzeba było... Trochę paniki w życiu mieć. Trochę nerwów. Za spokojnie jest. Utknęłam w głębokich lochach. Za spokojnie jest. Czy ja muszę tu szybko skakać?
O nie. Naprawdę takie wyzwania. O! Prawie bym zbiegła z przodu. Te platformy też pamiętam. Z jakiegoś powodu je pamiętam. Toż mam gwiazdki do zbierania? On mnie nie kazał ich zbierać. To tak naprawdę oszustwo. I to jest wyzwanie. Czy ja mam po prostu uważać, żeby w niego nie wejść? Chyba tak to było. Okej. A! Ziemniak, odejdź! Przeklęty ziemniak. Jeszcze ty? Jak się ukrył i się trzęsie z ekscytacji. Kropne ziemniaki. Dzień dobry, ty coś na pewno dla mnie masz. Wiedziałam, smoki zawsze coś dla mnie mają. Poza Norbertem. Norbert ma dla mnie tylko... trochę płynięcia ogniem. I ukąszeń. Okej. Okay. Ile miałam tych rzeczy zebrać? 4 albo 5. Jakie tam zagadki z przekładaniem rzeczy? Ciekawe, czy dałabym radę stanąć tak, żeby się zamknąć w tej klatce. Zróbmy to, najwyżej wczytam save'a. O nie! Twórcy się na to przygotowali! Ha! Dobrze. Nie. Nie przygotowali się. Utknęłam tutaj. Gratulacje, Leno. Zepsułam grę! Zepsułam grę! Nie, no dobra. Mogę to bardzo łatwo naprawić. Chyba. O-o. Nie? Poczekajcie. Tak, mogę to naprawić. Myślałam, że będę musiała wczytywać save'a. Dobrze. Dobrze. Znalazłam coś, co mogłam zepsuć. Jest miło. Jestem szczęśliwa. O-o. Czasówka! Powinna najpierw zobaczyć, jak one się ten zamykają czy coś. Potem dopiero skakać. Na górze pewnie nic nie będzie. Jejku, już myślałam, że spadnę. Oczywiście, że jest... są rzeczy poza gwiazdkami. O! Zapomniałam zwrócić uwagę na to, ile gwiazdek było w wyzwaniu Quirrella z Lumos. Ale też chyba było ich jakoś... dziwnie. Ilościowo.
tego się boję. Dobra. Wiecie, co ja bym zrobiła? Jakbym tam była na żywo? Włożyłabym temu gargulcowi rękę do mordy, żeby zobaczyć, czy mnie ugryzie. Prawdopodobnie bezpieczniej byłoby tam włożyć różdżkę niż rękę. Ale... Bez ryzyka nie ma zabawy. To w końcu Hogwarts. No dobrze. Naprawdę powinnam to zgłosić do dyrektora, że zostałam wsadzona do dungeonu bez mojej wiedzy i narażona na niebezpieczne konsekwencje. To musi być flubberworm mucus. A. Okej. Dobra. Już rozumiem. Rozumiem. Flipendo! Dobrze. Jeżdżące platformy, super. Tu jest dużo punktów zapisu. Twórcy pomyśleli o sfrustrowanych dzieciach. Stres szkodzi dzieciom. Chyba, że chodzą do Hogwartu. Wtedy ich stymuluje. Auć! Zapomniałam, w sensie nie wiedziałam, że on tu lata. Udało mi się. Tak będę musiała poczekać na niego, żeby się wrócić. O, to jest trochę więcej fasolek. I w ogóle jak oni mogą pozwalać duchom tak se latać i ranić uczniów? Tylko dlatego, że nie są z ich domu. Komisja Edukacji Narodowej powinna się o tym dowiedzieć. Naprawdę. Czy ja z tym mogę coś zrobić teraz? Nie, będę musiała się tam dostać pewnie jakoś tędy. Ja mogę dać się obniżyć na tej platformie maksymalnie. Mogę. Bo to by było słabe, jakby mnie to zabijało. Jego przybycie uprzedza przygaśnięcie światła. On się będzie wracał. Będzie się wracał, bo bym poszła za nim tutaj. To wygląda jak sekret. No, na przykład. Karta, moi drodzy. Karta. Tam na samym dole, jak on się pierwszy raz pojawił, też pewnie była karta, której nie zebrałam.
Wraca się. I on jakby nie robił tego specjalnie, tylko po prostu tak sobie lata i rani studenta, w sensie ucznia. Bo jestem duchem i jestem żrący czy coś. Czy to ostatnia rzecz? Chyba tak. That must be dissonant. Czyli to jest ten most, który się pod nami zawalił. Czy on się zawali pod nami znowu? Okej. Okay. Late again, you lazy boy. A further 3 points from Gryffindor should teach you a lesson. I see you've collected a few challenge stars, but I'm afraid they have no value in my classroom. I've ended the lesson without you, Potter. The other students are off to the Halloween feast. Join them, if you must. Jaki on jest nie fair! Harry! A huge troll is on the rampage! It's cornered Hermione in the girls' toilets! She needs our help! We must try to rescue her straight away! A wiesz, czemu ona jest w tej toalecie? Ron? Ty nie wiesz. Ale oryginalnie to było tak, że powiedziałeś jej coś niemiłego i ona poszła tam ryczeć. I ryczała tam całe popołudnie. I nie poszła na ucztę. I dlatego była narażona na tego trolla. O! Bo nie była ze wszystkimi, nie mogła bezpiecznie wrócić do domu. To twoja wina! Twoja! I właściwie dopiero po tej przygodzie będziecie się z nią lubić, także... Harry, what's that smell? To nie ja. Dzień dobry. No nie, przeskoczyłam nad fasolką. Nie będę grubaskiem. Za dobrze skaczę. Co tam to, że to goni mnie 3-metrowy troll? Ja chcę zebrać wszystkie fasolki. Muszę mieć na karty. Muszę mieć co jeść po nocach, jak płaczę w poduszkę. Za mamą i tatą. Fakro. Harry, what's that smell? On trochę tak wyglądał. Jupi, umieram! Powiem wam, że to jest aktualnie miła odmiana. Jako rodzaj wyzwania. Taka ucieczka. W porównaniu z całą resztą, bo wszystkie lekcje wyglądają tak samo. Mecze Quidditcha i latanie na miotle, no to mecze Quidditcha i latanie na miotle. To jest zawsze to samo. Sporty nie reprezentują sobą nic ciekawego. Cześć, Ron! Okej. Okay. W tej łazience jest Hermiona. Tego już nie musiał nam... Nie musiał już nam narracji robić do tego. Walka z bossem! Auć, okej. Czy on rzuca w nas kiblami? Tak, kiblami ujmowalkami. Tak, tutaj muszę zrzucać rzeczy, które on rzuca, które mu podaje Hermiona, żeby
Ron mógł go uderzyć tą maczugą w głowę. No zobaczcie, ona mu je podaje, no. Gra ma problem z dźwiękiem bardzo. Też jest fajny motyw walki bossowej, bo jak gdyby jest dostosowany do tego, co potrafią pierwszoklasiści w Hogwarcie. Po prostu robimy to sposobem. Odwracaj uwagę, a ja mu zrzucę jego maczugę na łeb. Czy coś. W sumie ta walka taka była. Come on, let's get out of here.